Cześć, witam serdecznie w drugim filmiku. Jak wiecie, od czasu do czasu na YouTubie, na stronie i teraz na vlogu umieszczam takie krótkie, magiczne zajawki wyjaśniające pewne pojęcia, pokazujące jak działać w danym temacie, także naprawdę możecie te kilka źródeł śledzić. Blog zawsze gdzieś tam podaję jakieś linki do jakiegoś artykułu. YouTube, no to kto tutaj ogląda, to już z YouTube'a też pewnie mnie zna. Dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać o nomenklaturze. Nie o tym, jak rozpoznać i jeszcze nie o tym, jak się bronić przed urokami, przekleństwami, klątwami i złorzeczeniami, ale właśnie o tym, co to jest. Dlaczego? Są dwa powody. Po pierwsze, jeżeli jesteście u mnie na stronie, na szkole, na kanale, to nie jesteście mugolami i wiecie, że mogą przytrafić się wszelkiego rodzaju negatywne energie, nawet najbardziej pozytywnej osobie. A dlaczego akurat nomenklatura, czyli co jest czym? Z tego względu, że jeżeli rozpoznamy daną złą energię, to tak jakbyśmy ściągali z niej maskę i po prostu możemy się przed tym bronić. Mamy diagnozę, mamy to rozpoznane, co to jest, jak działa. Dlatego warto wiedzieć po prostu tak słownikowo, wikipedyjnie, wróżkopedyjnie. Tutaj mamy wróżkopedię, klątwy, uroki, przekleństwa i złorzeczenia. Gdybym miała zrobić graf tego wszystkiego, to wyglądałby on w ten sposób. Ja tu sobie zaraz napiszę i Wam pokażę. Witamy Jadwigę na czacie. Czyli złe energie. Możemy podzielić na takie dwa bardzo podobne zbiory, gdzie w jednym zbiorze mamy klątwy, przekleństwa, a w drugim zbiorze mamy uroki i złorzeczenie. To będzie taki najprostszy, ja nie wiem, a nawet będzie widać. To będzie taki najprostszy podział i mało tego, tak jak jeszcze dzielimy to na dwie części, tutaj może być tego dużo więcej, ale dzisiaj rozmawiamy o tych czterech rzeczach. Klątwy są gorsze niż przekleństwa, robione inaczej. Uroki troszeczkę gorsze niż złorzeczenia. Na tej zasadzie to wygląda, także chciałabym pamiętać, że należy to rozróżniać. Bardzo często Wy, jak wiecie, ja prowadzę taki cykl Wieczór, Poranek z Wróżką, gdzie zadajecie mi swoje pytania za 5 zł, do czego zapraszam oczywiście bardzo serdecznie. Jak to mówi Cezary Pazura, zapomniałabym. Z wielkim oczkiem. Natomiast bardzo często pojawiają się pytania, czy na mnie została rzucona klątwa, czy ja mam klątwę, coś tam się nie udaje. I dopiero z kart wynika, czy to jest klątwa, urok, przekleństwo, złorzeczenie, snójka, złe energie, własne myślokształty, dużo różnych rzeczy. O tym będziemy sobie oczywiście po kolei mówić. I wtedy wiadomo, jak działać, jak przeciwdziałać. Myślę, że tak jak dzisiaj powiem o tym, czym się różni klątwa od przekleństwa, od uroku i od złorzeczenia, tak w następnym artykule, w następnym wejściu, w następnym filmiku powiem, jak rozpoznać. Po prostu. Chociaż to już poniekąd też to będzie wynikało. Dobrze, to zaczynamy od największego kalibru, czyli od klątwy. Należy pamiętać, że klątwa na nas jako na osobę mogła być rzucona bardzo dawno temu, ale klątwa nie musi być rzucona tylko na nas, może być rzucona na ród i na klan. I to też wtedy bardzo dawno temu. Jeżeli taka klątwa została rzucona na ród i na klan, oznacza to, że ciągnie się przez pokolenia i oczywiście z czasem jej działanie lekko słabnie, ale ciągle jest. Druga sprawa. Klątwa może być rzucona w poprzednim wcieleniu na nas. My tego nie pamiętamy. Dzisiaj nie znajdziemy osoby winnej. Należy to po prostu odciąć, jeżeli to tak zdiagnozujemy, że jest to klątwa pokoleniowa, klątwa z poprzedniego pokolenia, z poprzedniego wcielenia, należy to po prostu poodcinać zwyczajnie. Czym się różni klątwa? Ja rozróżniam klątwy i przekleństwa. Klątwa jest rzucana profesjonalnie albo przez osobę posiadającą wybitny dar do rzucania klątw. To jest wtedy osoba zła, złośliwa, skłócona ze światem, niejednorożcowa, nietęczowa, niebrokatowa. Ma tą możliwość takiego bez dzwonków, kadzideł, świec
rzucenia klątwy, ale nazwijmy to profesjonalnie. Pozdrawiam Annę z Ostrowa. Jest rzucona profesjonalnie. Czyli to też nie musi być tak, że to jest człowiek, który nałykał się wiedzy i praktykuje, ale ma do tego tendencję. Klątwa dla mnie nie może być rzucona przez każdego. I tu jest różnica między klątwą a przekleństwem. Bo przekleństwo owszem. Pamiętajcie, że klątwa od innych aspektów rozróżnia się tym, że jest dotyka i dotyczy wszystkich aspektów życia. Czyli mamy rzucona profesjonalnie bądź przez osobę, która posiada dar. Są takie samorodki i samouki w każdej dziedzinie, ezoterycznej również. Obejmuje nasze całe życie, zdrowie, finanse, miłość. Tutaj więcej nie potrzeba. Te trzy aspekty są najważniejsze. Niestety teraz można zrobić klątwy na zamówienie. Ja wiem z doświadczeń i działań i obserwacji, że takie klątwy często nie działają. Dlaczego? Dlatego, że jest kupa wariatów, którzy by dali wszystkie pieniądze, żeby kogoś udupić. Jest kupa naciągaczy, którzy biorą te pieniądze, a tego nie zrobią i Bogu dzięki. A ponadto uważam, że przeciw takim klątwom wykupywanym teraz. Tak, mamy kupę ludzi, kupę debili, naprawdę. Jest jakiś rodzaj nienazwanej przeze mnie energii ochronnej, która nie pozwala latać po wszechświecie tym wszystkim energiom, i po prostu to już by chyba same trupy się ścielały tutaj wokoło, gdyby to miało zadziałać. Tak mi się wydaje. Pewnie, że w dużej mierze można zamówić i uzyskać, ale myślę, że w dużej mierze jest ochrona przeciw takim działaniom. Tak mi się wydaje. Dzięki Karolina za komplement. Także mamy tutaj klątwę. Profesjonalnie obejmuje nas, całe pokolenia. Przechodzi z pokolenia na pokolenie. Mówi się o klątwie matki, ale dla mnie nomenklaturowo to jest już przekleństwo. I do tego przekleństwa przechodzimy. Przekleństwo ma działanie bardzo podobne do klątwy, czyli może obejmować wszystkie aspekty życia. Tak jak mówi się o klątwie matki, ja bym to nazwała przekleństwem matki, dlatego że matka często nie jest jednak profesjonalną czarownicą ani osobą z darem zaklinania, gdzie się takie dary zdarzają w każdych branżach, ale właśnie w działaniu głupoty, afektu, złości, zazdrości, zawiści, rozpaczy może rzucić przekleństwo, niestety. I to jest bardzo ciężki kaliber energetyczny, ale nie nazwałabym tego klątwą, tylko przekleństwem. Bo czym się różni klątwa od przekleństwa? Właśnie klątwa rzucona jest profesjonalnie, oprócz tych darów, jedyny wyjątek, z całą wiedzą. I to nie negatywną czy pozytywną, bo jak wiesz, to zrobisz wszystko, tylko czegoś nie robisz, bo nie robisz. A przekleństwo może być rzucone przez każdego, w każdym momencie, bo wynika z emocji, chociaż nie jest profesjonalne, a działanie jest bardzo podobne. Właśnie w złości, w żalu, w niemocy można rzucić na konkretną osobę, na rodzinę, żeby ty i twoje dzieci zdechły i nagle w żal, niemoc, to wszystko kumuluje się i jak taka strzała wpada do energetyki danej osoby. Klątwy i przekleństwa nie są urokami i złorzeczeniami, dlatego że klątwy i przekleństwa nie robią z ciebie zombiaka, nie każą ci działać pod dyktando, tylko rzucają złą energię tak, żeby ci się nie powodziło. To o tym należy pamiętać. Więc jeżeli masz wrażenie, że ktoś postępuje, nie wiem, skacze przy kimś jak pieseczek, jest jego służalczym, służącym i wydaje ci się, że jest rzucony na niego urok, to jest urok właśnie, bo na tym polega urok, żeby zrobić z człowieka zombie. Natomiast właśnie klątwy i przekleństwa, one nie mają kierunku typu chcę, żeby Kowalski skakał na jednej nodze. Nie, ma być ci źle. Przy klątwie i przekleństwie w każdej dziedzinie życia. I właśnie te emocje, klątwa, profeska, można za to zapłacić, uzyskać, chociaż mówię, wierzę w tą siłę wyższą, która nie daje wszystkim złym energią docierać do ludzi, bo mówię, trup by się słał, czwarta wojna światowa po prostu, tym razem na różdżki, tak by było, a przekleństwo przez osobę nieprofesjonalną jest często mylone z klątwą, no, bo działanie jest takie samo, tylko inaczej jest wykonywane, ponieważ jest wykonywane z emocji,
To też jest wielką magią, tylko to robi osoba nieprofesjonalna, nieuświadamiająca sobie pewnych rzeczy. Jeżeli mamy klątwę, jeżeli mamy przekleństwo, już wiemy, jakimi rytuałami to ściągnąć, jak się zabezpieczyć. Znaczy akurat jak mamy klątwę i przekleństwo i to rozróżnimy w kartach, to już zabezpieczenie to trochę za późno. Trzeba to odciąć i dopiero zabezpieczyć. Natomiast można na przykład sobie, nie wiem, zamówić rytuał na bezpieczeństwo przed klątwami. Rzadko się to zdarzy, żeby to dotarło. Bezpieczeństwo przed przekleństwami bardziej, bo możemy kogoś rozłościć. Osoba nieprofesjonalna w afekcie może na nas rzucić przekleństwo. Działanie na każdą sferę życia, podobne do klątwy, ale nieprofesjonalne, przy czym nie że gorsze, tylko troszeczkę inaczej. Też się to inaczej ściąga, inaczej zabezpiecza. Kolejna sprawa z tej drugiej strony tabelki. Mamy urok. I znowu, urok, złorzeczenie. Urok rzucany profesjonalnie, złorzeczenie w afekcie. Czyli kolejna właśnie taka różnica. Jest to mniejszy kaliber od klątwy i przekleństwa. Dlaczego? Dlatego, że urok i złorzeczenie często obejmuje jedną sferę życia. Klątwa całość, zdrowie, finanse, miłość, urok, złorzeczenie, albo zdrowie, albo finanse, albo miłość. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej urok, często robiony na zamówienie przez osobę profesjonalną, i złorzeczenie dotyczy jednego, najczęściej zazdrości, bo my chcemy czegoś, albo takiego właśnie bardzo egoistycznego podejścia do życia, że my chcemy. I tutaj pod uroki ja bardzo często... To znaczy ja podporządkowałabym spętania. Dlaczego? Dlatego, że o ile klątwa, złorzeczenie, żeby ci się źle działo, o tyle klątwa i przekleństwo, o tyle urok i złorzeczenie, żebym coś uzyskał ja. I jeszcze uroki, bo to jest tak szeroka nazwa, można mieć urok na miłość, zrobić to łagodnie pod tytułem otworzyć swoje serce i ścieżkę na spotkanie tego cudownego człowieka. To są piękne uroki, to są zdrowe uroki. To jest zdrowa energia. Nie ma magii czarnej i białej, jest tylko jej sposób jej wykorzystywania. A ja już o tym nagrałam film a propos kolorów magii. Zapraszam na YouTube'a. Bardzo fajnie tam powiedziałam, że to nie chodzi o nasze intencje. Dlatego, że możemy chcieć rzucić urok, żeby naszemu synowi było dobrze, ale ta jego żona jest taką załzą, że musi odejść. No intencja dobra. Dobra wróżka musi wiedzieć, co robi i komu robi, i dlaczego, i po co. A możemy po prostu właśnie otwieram swoje serce na spotkanie mężczyzny życia, ponieważ. I to jest wtedy piękne. Dobry urok. I nie chodzi o intencje, tylko chodzi o jedną rzecz w magii. Wolną wolę. Jeżeli w jakikolwiek sposób naruszana jest wolna wola drugiego człowieka, jest to ta ciemna strona mocy i czarna magia. Jeżeli robimy coś dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo i damy tej energii popłynąć, wtedy nie ma problemu. Oczywiście nie uzyskamy czegoś na siłę, bo są pewne rzeczy, których po prostu nam nie będzie dane, ale zostawiamy pole do manewru. Niech przyjdzie to bądź coś lepszego. Dlatego tą granicą między czarną, nazwijmy to, a białą magią jest naruszalność wolnej woli danej jednostki. O tym należy pamiętać. No i znowu, oczywiście, że ludzkie umysły bywają niepokorne i te uroki często są na zamówienie. I tak jak mówię, spętanie. Ja mam naprawdę, nie wiem, 10 zapytań tygodniowo. Czy pani może spowodować, żeby Mietek wrócił? No i właśnie tu już mam alarm w głowie. Nie mogę, znaczy mogę, ale nie spowoduję, żeby Mietek wrócił. Dlatego, że tu naruszałoby jego integralną wolną wolę. Co ja mogę w takim przypadku spowodować? Mogę Mietka oczyścić, bo być może ktoś go spętał i poszedł. Być może dostał andropauzy kretynizmu hormona. Należy go unormować energetycznie. Ale wtedy ten Mietek albo powróci, ponieważ coś mu zagrzmiało w głowie, a teraz odzyskał samoświadomość, albo nie wróci, bo to była jego wolna wola. Tu się różni ta drobne spętanie od uroku tutaj, tak, takiego uroku pozytywnego, nie narusza wolnej woli. Ono może oczyścić, ono może wzmocnić, znaczy podać jabłuszko. Ale Śnieżka tego jabłuszka zezireć nie musi, po prostu. Jeżeli chodzi o urok, bardzo często jest właśnie rzucane na konkretną osobę, by wykonywała naszą wolę. Nawet w takich aspektach typu chcę mieć stanowisko Kowalskiej. Wiecie, jeżeli jeszcze robimy taki urok na zasadzie, a propos tego stanowiska, chcę mieć stanowisko takie jak
Kowalska. Zobaczcie, drobna różnica, a jak wielka różnica. I wtedy w porządku, nie wiem, cudem stworzą się dwa, jestem po prostu wow, albo Kowalska przejdzie do innej firmy, będzie miała 5 milionów więcej, a ja będę miała tak to stanowisko. Ale zostawiamy furtkę wolnej woli. Nie wnikamy w cudze przeznaczenie, w cudzą wolną wolę, w cudze wybory stawiane przed narodzeniem. Nie zmieniamy ścieżki cudzego życia. No, za takie czyny kara jest bezwzględna. Po prostu. Jest mniej rozpoznawalny urok od klątwy i przekleństwa, z tego względu, że dotyczy zazwyczaj jednej dziedziny życia, a w momencie, kiedy mamy dobrze generalnie, a utykamy gdzieś tam, to nam się wydaje, że jest to normalne. Ja w ogóle tak, ja nigdy Was nie namawiam do wróżb, do rytuałów, do tego typu rzeczy, ale mam wrażenie, że każdy, kto interesuje się ezoteryką, a nie umie sobie sprawdzić pewnych rzeczy. Ja oczywiście w kolejnym wejściu, nie kolejnym, no którymś tam, na pewno podam symptomy, bo to też jest takie ważne. A, tu może być urok, tu może być przekleństwo. Ale każda osoba, która gdzieś tam no, nie posługuje się kartami, nie umie rozpoznać, ma wątpliwości, powinna sprawdzić to, czy ma urok, przekleństwo, tak po prostu, jakie ma negatywne rzeczy, bo wtedy można z tym walczyć. Zdejmujemy temu maski. Pamiętajcie, że nawet w egzorcyzmach, jeżeli wydobędziemy od demona imię, to możemy go pokonać. To jest pierwszy krok, wydobyć imię, nazwać. Jak coś jest nazwane w magii, to wtedy się z tym walczy. Dlatego na przykład prawdziwy, dobry mag posiada magiczne imię, którego nikt nie zna, bo działa pod tym imieniem i żadna zła magia do tego nie dotrze. Bo dotrze do Joanny Wiśniewskiej, która w zasadzie ma zabezpieczenie, a to jest prosty człowiek, Joanna Wiśniewska. Ale mag i Ksińska nie jest prostym człowiekiem. To imię bardzo mocno zabezpiecza. I oczywiście tutaj nie sposób ocenić uroku dobry, zły, oprócz tej jednej granicy naruszania wolnej woli, tego co było, jest, co będzie, tego co dusza sobie zaplanowała, tego boskiego planu, jakby ktokolwiek nazwał. Więc tutaj te uroki, to nie jest tak, że wszystko jest złe, ale musimy sprawdzić, czy nie mam na sobie złego uroku. Czyli nie jesteśmy marionetką w cudzych rękach, w cudzej energii. I taki urok również rzuca osoba profesjonalna i taki urok można znowu zakupić w dzisiejszych czasach. Tylko, że pamiętajcie, bardzo często są strony z urokami. Ja nie mówię o osobach tak jak ja, no nie wiem, mam YouTube, coś tam, wiecie co robicie, parę rytuałów mam umieszczonych na YouTubie. Wiecie jak mniej więcej to wygląda, wszystkiego oczywiście nie pokażę, bo tak się nie robi. Wiem jak strzyc, ale nie pokażę do końca techniki, no wiadomo. Ale wiecie co robię, ale są strony. Rzucę klątwę, rzucę urok, zbieramy się i rzucamy. I pewnie, że jakiś rodzaj bańki energetycznej, która pacnie kogoś w łeb, takie profesjonalne strony mogą wytworzyć, jeżeli to robią w ogóle. Ale pamiętajcie, żeby zgłaszając się po, nie wiem, karty, dobre uroki, rytuały przyciągające bogactwo, takie odświeżające naszą energię, zgłaszać się do ludzi, którzy są... Znaczy, nie wstydzą się swojej twarzy. Ja chodzę po mieście, jeszcze w łeb nie oberwałam, ludzie do mnie wracają, wiecie, nie tylko ja. Jest naprawdę kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt osób w mediach, bo taka teraz jest ścieżka, tak. Nie trzeba się w gazecie ogłaszać, albo nie podaje się z ust do ust, możecie to sami ocenić. Pamiętajcie, żeby była twarz, było nazwisko, była ta rzetelność, że człowiek się nie chowa. Bo jak się człowiek chowa, to znaczy, że nie do końca pewne rzeczy dobrze robi. Ja tutaj, to nie jest film oceniający umiejętności moich koleżanek czy kolegów po fachu, tylko po prostu pokazujący, że są osoby, które rzetelnie wykonują swoją pracę po prostu. Tak, jest to praca. Jak się bierze za to pieniądze, jest to praca. Ale są osoby, które po prostu rzucą w eter, zrobią, nie zrobią, a przy czym nie sobie... Chociaż też, bo to kiedyś też się odbije, ale najbardziej Wam mogą zaszkodzić, więc musicie na to zwrócić uwagę. No i kolejny jakby podpunkt, tak? Bo mamy tą klątwę z przekleństwem, podobne działanie, profeska, nie profeska i urok ze złorzeczeniem. Urok robi osoba profesjonalna. Albo ten diament, który potrafi, bo po prostu potrafi, bo się tak urodził, bywa. W każdym zawodzie, w każdej dziedzinie. Mozart też miał 4 lata symfonię komponował. Bywa. Złorzeczenie. Ma działanie bardzo podobne do uroku,
dlatego że też okleja osobę ciemną energią, prowokuje do tego, że straci pracę, bo nie wiem, będzie jej się źle działo, bo do tego negatywnego uroku, tak? Ale jest zrobiony, wykonany przez osobę nieprofesjonalną, czyli znowu mamy tak jak przekleństwo, w afekcie, w złości, w zazdrości, w zawiści. Może to jest nieco mniejszy kaliber niż uroku, dlatego że jeżeli siadamy do uroku, tego negatywnego, nie mówię o tych fajnych rytuałach, do negatywnego uroku i robimy to z świadomością tego, co robimy, bo pamiętajcie, że jeżeli ktoś ma wiedzę, ma większą odpowiedzialność i większą karę. A to jest robione nieświadomie, bo w danym momencie po prostu ktoś nas bardzo skrzywdził, w danym momencie coś się tam zadziało w ogóle. Oczywiście dupniemy, albo ktoś w nas dupnie, ale nie jest to może aż tak tragiczne w skutkach dla tej osoby dupającej, z tego względu, że jest to robione w nieświadomce tego, co się robi. Wynika z emocji. Znowu jest to skumulowanie energii, żalu chociażby i wysłanie strzała. I też mniej dociera do nadawcy, do odbiorcy. Też mniej dociera do odbiorcy. Jest właśnie często nieuświadomione to złorzeczenie. I oczywiście w momencie, kiedy świadomie złorzeczymy, to tak jakbyśmy rzucali uroki, tylko nieprofesjonalnie po prostu. Dlatego pamiętajcie, dzisiaj były omówione cztery rzeczy. Klątwa, przekleństwo, urok i złorzeczenie. Jeżeli odkryjemy nazwę, nazwiemy, wiemy, jakie zastosować tabliczki do tego, magiczne tabliczki. Pamiętajcie również, że ja nigdy nie będę osobą, która będzie Was namawiała do tego, żeby światłem pierdzieć i wow, ktoś rzucił na mnie klątwę, a ja to po prostu rozpuszczę w ziemi i będzie cacyś. Nie, dlatego że jeżeli ktoś robi jakąś negatywną rzecz, to powinien mieć świadomość, że może się znaleźć drugi ktoś, kto zrobi pozytywną, czyli tym bacikiem po dupce da, po to, żebyś się nauczył. To ja mogę być Twoją lekcją. Ale nie mniej, nie więcej, tylko tyle, ile się otrzymało. Najczęściej, jeżeli chodzi o klątwy i przekleństwa, tak naprawdę ten zwrot negatywnej energii nie będzie z naszej strony. Dlatego, że mogą być to rzeczy zadawnione, pokoleniowe, koło fortuny. Ja myślę tarotem, karmiczne. I wtedy my nie, tej Kowalskiej tam nie pykniemy w pośladek. I to też nie o to będzie chodziło. Takie rzeczy najczęściej się odcina. Natomiast jeżeli ja widzę, że ktoś, a też bardzo dużo osób zgłasza się do mnie i często to działa, że na przykład, nie wiem, odszedł mężczyzna, bo doznał spętania. No to odpętujemy, prosta sprawa. Ale odpętujemy to na zasadzie, że zeżryj coś, żeś nagotował. Po prostu. I też nie będę namawiała do tego, żeby naprawdę dla dobra, dla tęczy, wow i tutaj w ogóle. Nie, po prostu powinniśmy nie przyjąć tego prezentu i po prostu go oddać. To nie jest nasz prezent. Ni mniej, ni więcej, tylko tyle, ile dostaliśmy. I bardzo często tak się dzieje. Co jeszcze? Ja na pewno jeszcze robiłam już o tym filmie, ale też na pewno jeszcze zrobię, bo tutaj są na szkole nowe osoby, na profilu nowe osoby, na internecie, na YouTubie nowe osoby. Po czym poznać dobrą wróżkę. Ja nie mówię, że dobrą dla wszystkich, genialną, 100% sprawdzalności, a w ogóle rytuał to już wczoraj działał. Jeszcze nie zrobiłam, a już działał. Bo to nawet nie o to chodzi, nie tak to wygląda. Po czym poznać? Nie ma wielkich kłopotów, może mieć normalne życiowe kłopoty. Może mieć przyjaciółkę, która ją zdradziła. Zdarza się każdemu. Może mieć faceta, którego wyrzuciła za drzwi. Zdarza się każdemu. Może mieć do spłaty 500 zł, bo pożyczyła, bo lekko brakło, ale już jest dobrze. Zdarza się każdemu. Ale generalnie osoba, która pracuje z energią, powinna być zadbana, wyglądać przyzwoicie, dlatego że na naszej twarzy, na naszym ciele odbijają się rzeczy, które robimy. To jak w bajkach, jak jest ładne, to jest dobre, jak jest brzydkie, to jest niedobre. I nie chodzi o brzydkie typu Bozia urody nie dała, bo nad tym, no tak wybraliśmy, tak, będąc jeszcze tam. Ale mówimy o takim promienieniu. To po pierwsze. Nigdy taka osoba, nie wiem, nie wisi na krześle i nie jest zblazowana. Bo ma w sobie energię. Nigdy taka osoba, która pewne rzeczy profesjonalnie wykona, nie będzie nieszczęśliwa, o tym musicie pamiętać.
Może mieć normalne życiowe ludzkie kłopoty. Żyjemy tu w fizyczności, przyszliśmy coś poznać i to poznajemy, ale radzenie sobie z tymi kłopotami, wtedy mamy dobrą energię i wtedy tą dobrą energię wy możecie uzyskać. To tak jakbyście szli do kosmetyczki na paznokcie, ona miałaby paznokcie w moim stanie. Ja nie będę kosmetyczką, mam słabą płytkę, gram na gitarze, karty zjeżdżają mi pazury, nie jestem w stanie ich zrobić dobrze, ale ja na szczęście jestem wróżką, nie kosmetyczką. Tipsy się nie trzymają, założę hybrydy, potem prawie nie mam płytki. Nie przeskoczę. Ale profesjonalna kosmetyczka wie, jak sobie z tym poradzić, bo jest profesjonalną kosmetyczką, dlatego profesjonalna wróżka będzie dawała dobre rady i sama dobrze żyła wedle tych rad, żeby tu nie było hipokryzji, a profesjonalna czarownica wiedźma będzie zadowolona z życia, bo potrafi sobie zrobić rytuał na to, żeby było dobrze finansowo. Tak, nie mam Maybach, ale mam nie starą kijankę, ok? Tak, nie mam willi z basenem, ale mam, nie wiem, dom, mieszkanie, tak? Tak, nie mam, nie wiem, 5000 adoratorów, ten, ale mam osoby, które mnie kochają. Także trzeba naprawdę uważać na to, jak funkcjonuje dana osoba. Jeżeli nawet ostatnio przyszła do mnie osoba, która mówi, że była u jakiejś wróżki, a ta wróżka mówi, to wiesz, ty masz taką moc, bo to wiadomo, no widać w kartach, jak ktoś ma moc. Zrób dla mnie zaklęcie, że tam Mietek wrócił, nie? Wróżka? Really? Really? Czarownica? Kogoś? I obarczanie klienta swoimi problemami? Musicie też o tym pamiętać. Jeżeli macie osobę negującą, wiecznie na nie smutną, zblazowaną i jeżeli chcecie takiej energii, wolny wybór. Miało być o klątwach, urokach, złorzeczeniach i przekleństwach, a ja tu już o wszystkim, a cała ja. Dobrze. Ania mówi, jak spotkałam Asię w sklepie, to przyciągnę mi najpierw jej głos, a potem niesamowite osoby pełną ciepła i szacunku. A tak, w sklepie miałam spotkanie właśnie tak. I czujesz coś takiego, że ktoś chyba cię słucha, co myślisz, czemu, a potem pani Joanna. Dokładnie tak. Słuchajcie, także dokładnie tak. Jeżeli jakich chcecie usług, takie wybierajcie osoby. Tak to działa. A jeszcze w ogóle jedno, ale to już poza tematem. Dostaję coraz częściej SMS-y na zasadzie, chciałam się z panią umówić na wróżbę. No okej, 1000 form kontaktu, nieważne. Czy pani jest dobra? Słuchajcie, co ja mam wam odpowiedzieć? No? Nie, jestem zła. Znaczy, dzisiaj miałam naprawdę tak odpowiedzieć, ale mnie Dorota, czyli ta osoba, która odbiera telefony i SMS-y, grzecznie odpowiedziała. Grzeczniej, bo mi tak, mówi tak, nie odpowiadaj tak. A co ma Dorota odpowiedzieć, jak ona w zasadzie pracuje ze mną? Co ma odpowiedzieć? Nie, wie pani co? Nie, nie jest dobra, no. Świetnie. To w ogóle nie spyta. Jakbyś ty spytała, nie wiem, mojego wroga, byłych przyjaciół, którzy próbują mienić się wielkimi ezoterykami i różnymi ciemnymi jednorożcami, takimi tam rzeczami, to by ci odpowiedzieli, jaka jestem. No zła, rzucam przekleństwa, biorę 3,5. 5 biorę, nie 3,5. Biorę 3,5 za spętania i różne takie. Próbują odciągać ode mnie ludzi i ludzie znikają, ale to nic, no. Wszystko wypłynie. Otwarte oczy. Piękna sprawa, trzeba dać temu czas. Spoko. No to się zapytasz, to ci powie, jaka jestem. No do dupy, wypaliłam się, no. Wypaliłam się. Tak, kanał Hula. Blog nowy powstał. Hula strona. Hula fanpage. Mój Facebook Hula, ja Hula. Wypaliłam się. Wow. Artykuł napisany w 10 minut, już robimy filmik. Wiśniewska wypalona w niedzielę. Zaraz idę na Dzień Matki. Też wypalona. Buziaki do nas. Pozdrowienia. Naprawdę dużo serca. Spytacie Dorotę, czy mnie, jaka jestem? No co ja wam powiem, że zła jestem? Genialna jestem. Chociaż ja mam zawsze na filmach mówię. Nie mam 100% sprawdzalności. Mogę się mylić. Dlatego, że nawet chcę się mylić, jeżeli wam źle wyjdzie. Bo rola wróżki jest po to, żebym ja wam pokazała, co zrobić, żeby źle nie było. Ja się nawet chcę mylić często. I nie zawsze rytuał zadziała. Bo ja, to znaczy można by było tak zrobić, żeby zawsze zadziałał. Ale zostawiam wolną wolę swoją i waszą. Czyli może wam nie jest dana willa z basenem, tylko kawałek 36-metrowego mieszkania, ale własnego. W tych czasach. Wow. Może nie dany wam jest Maybach, tylko kijanka. Z taką wolną wolą właśnie. Więc tak naprawdę, wiecie, co ja mam wam powiedzieć? Jak no, dobra jest? Nie, zła. W ogóle ciągle chodzi zła. Dokładnie tak. Dobra. Buziaki dla was, słuchajcie.
tym krótkim transmissionem chciałam Was niedzielnie ubuziaczkować. Wpadajcie do mnie na kanał Joanna Wiśniewska-Wróżka na YouTubie. 3200 coś filmików. Od mądrzejszych po moje wrzeszczenie przy kartach, co uwielbiam. Dla Waszego dobra i z miłości wszelakiej. Także buziaki dla Was i do zobaczenia. Próbuję się wyłączyć, to nigdy nie jest łatwe na tej, wiecie. A, władza w Waszych rękach, jak Wam się nie podoba, kim jestem, nie musicie. Pilociki, wiecie jak jest. Pozdrawiam, pa, pa.